Materiał przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. Cześć. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile kosztuje degustowanie whisky? Wielu osobom wciąż wydaje się, że to hobby zarezerwowane dla tych najzamożniejszych. Ale czy na pewno? W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na to pytanie. Zaczynamy! Czy na whisky trzeba wydawać dużo pieniędzy? Nie. Ale jak to zawsze bywa w takich sytuacjach, odpowiedź nie jest czarno-biała. Wraz ze wzrostem wtajemniczenia rosną również koszty. Czy whisky odbiega kosztami od innych hobby? Moim zdaniem nie. Weźmy na przykład narciarstwo, gdzie koszty sprzętu, ski pasów oraz zakwaterowania zaczynają się najpewniej od około 1000 zł za 3-dniowy wyjazd. Pamiętajcie! Jak zabieracie rodzinkę na wakacje, na narty, to musicie zapłacić za 3-4 skipasy, a whisky dzieci nie piją. No właśnie, przejdźmy do whisky. Najpierw opowiem Wam o sobie i o swoich wydatkach, a później zobaczymy, jak wygląda to na tle średniej. Jak jeszcze mieszkałem w Szkocji, bardzo dużo whisky próbowałem w barach i pubach, co moim zdaniem jest super. Koszt jednego drama waha się od 5 do 10 funtów. Przewagą Szkocji jest to, że w każdym lokalnym, nawet małym pubie będzie ich kilka albo kilkanaście. Wtedy degustowałem około 20 rodzajów whisky miesięcznie, co w przybliżeniu daje około 150 funtów. Dużo? Niedużo. Jest to mniej więcej 15 godzin pracy. No i oczywiście butelki, które kupowałem, kolekcjonując swój barek. Jedną, dwie butelki miesięcznie. Ceny wahają się tam od 25 do 45 funtów za bardziej podstawowe single. Mam tutaj na myśli na przykład Aberlauera 10, Highland Parka 12, Jure 10 czy Glenfiddicha 12. Właśnie z takiej półki startowałem jako początkujący amator whisky. To daje nam od 150 do 200 funtów miesięcznie, czyli około 1000 zł. Ale pamiętajcie, to dotyczy realiów szkockich. A odnośnie kompletowania barku, dam Wam kilka tipów już niedługo. Wraz z upływem czasu i zagłębianiu się w temat, zmniejsza się ilość whisky dostępna do przedegustowania w barach i pubach. Po jakimś czasie okazuje się, że znacie już wszystkie podstawowe single i wtedy właśnie przychodzi moment, w którym zaczynacie kupować butelki, które Was interesują. Czy to znaczy, że koszty się zmniejszają? Nic z tych rzeczy. Raczej jest na odwrót. Często nasze preferencje są determinowane przez stosunek emocjonalny do danej marki, a w tym przypadku do destylarni. U mnie na przykład jest tak z Aberlauerem, który był moim pierwszym single maltem, którego piłem, również którego sam sobie kupiłem. I tak jak w Szkocji pijałem 10- i 12-letnie, tak w Polsce kupuję sobie na przykład Abunę, czy chociażby Aberlauera 18-letniego. Patrząc na dane, ani pandemia, ani inne zawirowania nie wpłynęły negatywnie na rynek whisky w Polsce. W 2020 roku zaimportowaliśmy o 30% więcej niż w 2019. Nie chcę wyrokować, jak lockdown wpłynął na popyt, ale widać jak na dłoni, że degustowanie whisky staje się coraz bardziej popularnym hobby. Postrzeganie whisky jako hobby zmienia perspektywę. To nie wydawanie pieniędzy na ekskluzywny alkohol, ale przygoda, w której doświadczamy nowych wrażeń. Każdy nowy sprawdzony trunek niczym nie różni się od nowej trasy przejechanej na nartach, nowej trasy wspinaczkowej, czy super turbo wypasionego spławika na ryby. Podsumowując, odpowiedź nie jest łatwa. Średnie wydatki fana whisky oscylują pomiędzy 1000 a 1300 zł miesięcznie. Pamiętajcie jednak, że ta kwota jest ruchoma. A czy można cieszyć się whisky za mniejsze pieniądze? Oczywiście, że tak. Polecam tutaj whisky bary i degustacje. A jeśli chodzi o stworzenie Waszego pierwszego barku, to jak obiecałem, już niedługo zajmiemy się tym tematem. Do następnego razu. Slangiwar! Sorry. Stop. No. Dobra. Jeszcze raz, bo tam było z Was i zagłębianie. Dobra.